Bóg ustawicznie się nam objawia. Psalm 91, werset 9. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Boże, uzdolnieni jesteśmy do głoszenia Ciebie, gdy Cię doświadczamy. Kontakt z Tobą jest tym, który pobudza ducha misyjnego. Gdy Ty, Boże, nam się objawiasz, chcemy się tym dzielić z bliźnimi. Chcemy, by świat radował się z nami, Tobą, Boże. Chcemy poprzez dzielenie się Tobą zamanifestować, że Ty istniejesz, że wciąż działasz, że jesteś obecny wśród swego ludu. Chcemy złożyć Ci należny hołd, cześć i uwielbienie. Chcemy wywyższyć Twoje święte Boże imię. Dzięki Ci, Boże, że objawiasz się i mnie. W śmierci klinicznej ukazałeś mi się, Panie, w formie słońca pełnego miłości w kształcie osoby. Obejmowałeś promieniami miłości każdego z nas osobna. Jakże się chciało na wieczność pozostać z Tobą, Panie Boże, w Twoich promieniach pełnych miłości i dobroci. O, jakże miło i dobrze było z Tobą razem. Nie chciałam powrócić na ziemię. Przed moimi oczami, jak w kalejdoskopie, przesunęło się całe moje życie i niestety brak było owoców. Nic nie zrobiłam dla drugiego człowieka. A przed Bogiem liczy się tylko uczynność względem bliźniego. Kazałeś mi, Boże, powtórnie powrócić na ziemię. Poleciłeś mi, Boże, wychować syna i dodałeś, że będę światu potrzebna. Długo zastanawiam się, w jakim sensie będę światu potrzebna. Teraz wiem, mam głosić Ciebie, Boże, światu. Innym razem, gdy słuchałam nauk w kościele Muna, Ty, Panie, zareagowałeś poprzez mój sen. Dałeś mi odpowiedź na moją żarliwą do Ciebie modlitwę, czy Mun, Koreańczyk, jest Tomu, Panie Jezu, czy Ty, Jezu, po raz drugi przyszedłeś w osobie Muna. Kościół Muna unieważnia Twoją, Boże, ofiarę na Golgocie, podstawy odkupienia, a rzekomo zbawia poprzez założenie rodziny Muna. We śnie ukazałeś mi jezioro z drzewem z rozłożonymi gałęziami. Na jednej z gałęzi siedziałem ja, wyżej nade mną Mun. Mun całą siłą spychał mnie do jeziora. Z boku jeziora na trawie, na wyblakłym krzyżu byłeś Ty, Jezu kochany. Mocą boską przyciągnąłeś mnie do siebie, Jezu kochany. Z pomocą Biblii odczytałem, że jezioro to jezioro ognia i siarki, a Mun to fałszywy Mesjasz, jeszcze jeden znak przyjścia Pana. Groziła mi więc druga śmierć. Jezu, wyratowałeś mnie z niej. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie Boże, że uczestnicząc w wykładach w kościele Muna, otwierałeś mi duchem swoim Biblię na odpowiednich rozdziałach, które były zaprzeczeniem głoszonych tez Muna. Ja wówczas nie znałam Biblii, a Ty, Boże, Duchem Świętym kierowałeś moimi rękami, by prawda Biblii wyszła na jaw, by stała się zaprzeczeniem na Muna. Pisząc, Boże, o interwencji Twojej w moim życiu, daję świadectwo, jak i teraz działasz, Boże, w naszym życiu. Jak nas, Boże, prowadzisz, chronisz przed zakusami szatana. Dziękujemy Ci, Boże, za ustawiczne Twoje, Boże, prowadzenie. Ty jesteś, Boże, naszą tarczą, puklerzem. Ty opasujesz nas swym murem przed podstępami szatana. Panie Boże, w każdy czas bądź obecny wśród nas. Chroń nas od zwiedzeń szatańskich, prostuj nasze ścieżki. Z Tobą, Panie, złączeni chcemy wiecznie trwać i sławić Twoje święte imię, Jahwe, Jezus. Amen.